Witajcie kochani, dziś zapraszam Was na przepyszną sałatkę z selera naciowego. Do przygotowania sałatki potrzebujemy 1 seler naciowy, 2 filety z kurczaka, pół szklanki słonecznika, 20 dekagramów żurawiny, 4 łyżki śmietany, 1 mały majonez, 2 ząbki czosnku, 2 łyżeczki musztardy sarebskiej oraz 1 łyżkę wegety. W garnku zagotowujemy wodę, dodając do niej wegetę, a następnie nasze filety z kurczaka i gotujemy je do miękkości. Na suchej patelni odprawiamy słonecznik, żeby nam się lekko przyrumienił, ale nie przypalił. Seler kroimy w cienkie półplasterki. Ugotowaną i wystudzoną pierś z kurczaka kroimy w kosteczkę. Dodajemy do selera. Następnie dodajemy żurawinę oraz wystudzony, uprażony słonecznik. I wszystko razem mieszamy. Osobno przygotowujemy sos, dodajemy majonez, śmietanę, musztardę oraz przeciśnięty przez praskę czosnek. Dodajemy jeszcze sól oraz pieprz do smaku i cały sos mieszamy, żeby się wszystkie składniki połączyły. Gotowym sosem zalewamy składniki naszej sałatki. A następnie wszystko razem mieszamy. Sałatkę nakładamy do salaterki, a następnie taką salaterkę z sałatką odstawiamy do lodówki, najlepiej na całą noc, aby nasza sałatka się przeżarła.